Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest twierdza, edycja ostateczna i mamy misję dwie szopy i wiadro ryb. To brzmi jak kolejny szturm. Dwie szopy i wiadro ryb. Nazwanie miejsca spotkania małym rybackim portem okazało się lekką przesadą. Tak, nie było tam niczego oprócz dzikiej przystani. Jeszcze bardziej niepokojący był brak obiecanych statków. Przez całą drogę odpieraliśmy ataki ludzi węża nadciągających z południa, a każdego dnia zjawiało się ich coraz więcej. Zostało nam się odpocząć i modlić, czyli oblężonko. Do ręki zjawiły się jak najszybciej. No dobra, czas przez ostatnią bitwą. Weźmy sobie bardzo trudne. Wybierz miejsce na spichlerz. Weźmy sobie standardowo. O. Okej, okay. Nie ma tu za wiele. Ale tu trzeba zrobić stanowiska kusznicze. Okej, tu mamy paru łuczników. Ej, mamy jakąś armię, tak? Wybierz miejsce na tu coś jest. Dobra, spokojnie ty. Okej, okay. Tu jest kopalnia żelaza. Aha, tu jest to. O! Widzę tu problem jedzeniowy. Nie mamy, mamy dużo drewna, okej. Myślę, że tutaj postawię spichlerz. Postawię jabłonki. I najwyżej postawimy tutaj sobie łuczników. Bo tutaj też jest znak. Jak widzę dobrze, tak? Dobrze widzę? Nie, tak. Tak, tu też jest znak. Okej. Pytanie, skąd nas będą atakować? Najwyżej postawimy tutaj sobie palisadę. I postawimy tutaj sobie tego. Dobra. Mogę na pauzie ten? Nie mogę nic zrobić na pauzie, dobrze. Zrobimy to w ten sposób. O Jezus, dobra. Nie było to najlepsze klikanie. Dwa. Trzy. Potrzebujemy więcej drewna. O! Ważna rzecz. Nie mam tutaj tego. Nie mam tutaj... o kurde, a wiecie co? Nie, inaczej zrobimy. Bo tutaj nie mam nic. I oni wszystko będą tu nosić. To sobie to zrobimy inaczej. Ojej! Przepraszam, spadła mi szmatka. Wybierz miejsce na zrobimy to w ten sposób, tak. Tak jak to tutaj było. Dokładnie tak. Sady jabłoni mogą być zakładane tylko tak, w dolinie. Tak, ja wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Na początek to powinno wystarczyć. Na pewno też tak. Weźmiemy sobie raz, dwa, trzy, nie można tutaj cztery, tego zbudować, pięć, sześć, siedem, osiem. Na pewno zbudujemy sobie... może tu? Gdzie postawić skład zapasów? Myślę. Dobra, już taki kawałek to sobie przejdą, nie? Skład zapasów jest zapewniony. Dobra, spokojnie, spokojnie, stary. Tak, postawimy tutaj skład zapasów. Tu. Czyli potrzebuję zrobić raz, dwa, trzy, cztery, zbrojownia. O cholera! Na pewno kamieniołom jeszcze potrzebuję. Domki. Domki to akurat mogą być, nie wiem, tu. Albo tu możemy... Za dużo, o Jezus Maria, zdecydowanie za dużo, ale mnie posrało chyba. Postawimy sobie to. Postawimy to. Nie wiem. Czekamy na rozkazy. Was wyślemy tu, was wyślemy tu. Was tu. Wasza wysokość. Was tu. Można poćwiczyć nogi. O, będzie można poćwiczyć nogi.
Okej. Okay. Zróbcie mi jeszcze jeden sad w takim układzie. Za mało drewna, mój panie. Mhm. Po czym to możemy sobie zburzyć. Za dużo ludzi. Będę mieć przez to problemy. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownicy. Dobra, róbcie kusze od razu, nie? Chociaż nie, wiecie co? Wyróbcie łuki. Niech robią też łuki. Tak. Już tam zmierzamy. Dokąd tym razem? Okej, jak to zrobiłem, już teraz mogę sobie to przerzucić. Troszeczkę tego drewna odzyskałem. Co jest trudne, nie mamy w tej misji targowiska. I to jest największy problem z tą misją. O! Coś tak czułem, że za niedługo będzie atak. Za dużo, kurde, tych chatek chyba postawiłem, ewidentnie. Mamy jedną zburzę. Nie wyrobimy na jedzeniu. Stan skarbca bez zmian. Dajcie mi tak. 200 tego, fajnie. Możemy zainwestować od razu w to, myślę. Wojska węża atakują. I z której strony? Tu? Nie. Czyli tu. Dobra. Powiedz tylko, co mamy z rozłożem. Dobra, nie mają tutaj kuszników, więc jest okej. Okay. Przygotować. Powinniśmy się wybronić z tym. Jeży naprzód. Już tam gdzie. Dobra, tak żebyście nie pobijali tego. Panowie. Jak to już mi pobijali? Dobra, dobra, wracają się. Dobra, zginą. Jak to jeszcze? Dobra, akurat tych to można lordem zmasakrować. Lord sobie poradzi. Złoto wpływa do naszego skarbca. Z tego obiektu nie przepisano żadnego pracownika. Dobra. I dwóch to chyba też da radę, lord, nie? Jakieś polecenie. Celować spokojnie. Nie, odsuń się. No, dacie radę. Przygotować piki. Zrobimy z niej ujazdę. Nie no, chyba lord sobie poradzi z dwoma pikinierami, co? No, raczej bezproblemowo. Aha, ty będziesz mi zabijać ludzi. No dobra. No dobra. No, puść mi tych chłopków. Dobra, mamy pierwszy atak za sobą. Jeszcze znając te poziomy trudności z 5. Przygotować. Na pewno potrzebuję kamienia. Co rozkażesz, sir? Drewno też by się przydało, dobra. Zacznijmy od postawienia palisady. Się zastanawiam. Nie no, tak postawić te palisady to będzie przesrane. Chyba zrobimy ją w ten sposób chwilowo. Co? Nie ma tam przejścia i dobrze. I tutaj też zrobimy palisadę.
Możecie... Dziękuję. Twoja popularność rośnie. Czemu nie mogę? Okej. Aha. Na pewno... Możemy sobie... Okej. Możemy tu w sumie... Aha. To, żem se to dobrze zrobił, Mateusz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No dobra, teraz troszeczkę lepiej będzie. Nasze zapasy żywności kurczą stan się, stan skarbca panie. Bez zmian, mój panie. Zrobimy tak. W zasadzie możemy tutaj postawić te dwie chatki. Możemy postawić więcej tych. I możemy postawić kolejny zakład. Aha, no ja nie mogę sprawdzić, co mogę rekrutować, bo przecież nie mam jeszcze. Grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Ty no, przeniesiecie to w końcu? Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Nie, nie niesie mi nikt tu drewna? Dobra, niesie. No wszystko jest fajnie, tylko że no Jezus, więcej tego drewna, ja nie mogę nawet... Jeszcze jeden transport potrzebuję, nie? Bo inaczej jestem w totalnej dupie. Skąd? Stąd. Szkoda, że tego nie wiedziałem. Wiecie co, postawimy wam tutaj tak. Ruszamy natychmiast. Byście mieli wyżej, co? Mogę to zrobić? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. Czemu nie można? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No tutaj też już tego nie można. Kurde bele. Dobra, wiecie co? Wczytamy sobie w takim układzie. Może... To jest przed zrobieniem tych bram? Tak. Dobra, skoro oni tam się zajmują tym, tak, postawmy sobie tutaj dodatkowo jeszcze kamieniołom. Postawmy mu tu jednego tego, kipka. Drugiego. Nie wiem. Żeby ten kamień jakoś spłynął do nas. Polecimy sobie w ten sposób. Was tu postawimy. Idą z drewnem, to dobrze. Tak, sir. Maszerujmy z dumą. Tylko tylu mi was zostało? Nie. Uważam. Właśnie. Dajcie mi od razu ten skład zapasu, żebym nie ja tego nie zapieprzył. Nie można tutaj tego zbudować. Dobra. Nie można budować, znak jest za blisko. No tak czułem. Dobrze. Panowie kusznicy, ruszać się. Oczywiście. Przygotować piki. Mój panie, co rozkażesz sobie? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Gotowi do boju, sir. Okej. Na pozycjach. Szybki marsz. Uwaga. Ty się też tam wklikasz. Łucznicy w gotowości. Ty się też tam wklikasz. Będzie ci służył. Dobrze, jakoś to przetrwamy. Mamy jeszcze... Nie mamy drewna w ogóle. A co dziwne, bo powinienem mieć więcej drewna, bo przecież... Ten... Stan skarbca bez zmian, mój panie. Dobra, róbcie tu jakieś podatki. Zapisywanie. No cóż, no jest, wypada oczekiwać. Aha, nie mogę tego. Mogę kojce. Tak szczerze...
Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zepsułem. Ale te kojce, kurde, może nie byłyby takie złe, co? Tak se kminie, nie? Napijmy się. Dzisiaj się napiję. Za chwilę mnie zaatakują. Ja to wiem. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Dobra, domyślam się, że... No właśnie. Lakiery będzie można robić. Powiększmy sobie ten... Widzę, że... Zaczyna się tam powoli nie mieścić. Niech robią kuszę. Aha. W taki sposób jest. Może skoro mamy... Potrzeba drewna. Mamy drewno. Nie mamy kamienia. Za chwilę nas zaatakują i tego ataku już mogę nie wygrać. Wojska węża atakują! Chociaż może. No to niewątpliwie była dobra decyzja. Niech ci się fokusują na jakiś tych. Dobra, no. Jest to do ugrania w ten sposób. O, idzie do mnie kamieniołom. To dobrze. Potrzeba kamienia. Będziemy mogli postawić jakieś. O, tak. Nie można tutaj tego zbudować. Potrzeba nam broni. Potrzeba nam broni. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wszyscy tutaj. Aha, wy nie kwapicie się do ataku. No i dobre. Nie to gra, a... Dobra. Strasznie głupim miejscu to postawiłem, ale dobra. Nieważne. A czemu... O Boże święty. Znaczy tak naprawdę to fajnie to wyszło, nie? Jakieś polecenie. Panie, nie możemy tam dojść. Czekamy na rozkaz. Strzały gotowe. Nie mogę wystarczyć. Już tam zmierzamy. Ruszamy na tych ostrzał. Wyrywać strzały. Dobra. Widzę, że... Wow! Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Tak, to nie chciałem aż tak. Nie. Tak to nie, panowie. Tak to nie. Dobrze, proszę. O. Zwiększamy tę bytność. No, ja wiem, że moja popularność spada. Zróbmy jeszcze w ten sposób. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Nasz skarb pustoszeje. Potrzebuję trochę hajsu. Możemy sobie zapisać. Zapisywanie. Mamy już jakiś kamień. To myślę, że tutaj bym zrobił wieżę. Pytanie, gdzie oni kurczę zaatakują, nie? Ja bym tu postawił jedną wieżę. Może tutaj murem to ogrodzić od razu, co? Postawimy tu sobie bramę. Aha, której nie mam. Dobra, zrobimy wam na razie tak. Mamy żelazo. Z tego żelaza mogę robić wekiery, tylko że nie chce mi się robić wekier. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Bo... Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Chociaż... No niby mogę, nie? Tylko po co? To jest useless. Dla mnie. Więc tak naprawdę to z tego żelaza to ja mogę zrezygnować. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Nie wiem, gdzie oni chcą mnie zaatakować, bo jeśli z tej strony to Essa, nie? A jeśli z tamtej, no to troszeczkę gorzej. Mamy, dobra, mamy kamień. Możemy postawić tutaj małą bramę. I taką wieżyczkę. Uwaga! Proszę.
Wyruszamy! Tutaj też możemy postawić wieżyczkę. Wojska węża atakują! Ludzie o! Ty! Nie! Halo! Dobra, bo jak oni mnie będą stąd atakować, to Essa, nie? Ludzie zaczęli opuszczać zamek. W razie co, to tam stójcie. Dobra, dajcie mi to na pewnej prędkości. Ale! Tracimy trochę pieniędzy. Dobra, muszę, z tego jedynie mogę zarabiać, nie? No właśnie. Tracimy trochę pieniędzy. Już tak, poproszę więcej. Wróg został pokonany. Więcej was. Więcej was, więcej. Zdecydowanie więcej. O! Więcej, więcej, więcej sadów. Na ramię, broń! Ruszać się! Bóg będzie ci służył. Mój pan, jakieś polecenia? Wy się ustawicie tutaj. Nie ma tych trwali, po prostu tu postawię. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A to im poniszczymy, co? Więc się tak naprawdę mogą być dalej, nie? Dzień dobry, wasza wysokość! Kamienia to też już mam dużo. Czy aż tyle tego potrzebuję? Nie. Złota stale rosną. Drewna potrzebuję, tak? Potrzebuję dużo drewna. Kmieci. Nie mamy kmieci. Możemy zrobić tak. Na pewno mogę... Nie no, po co mi ten kamień? Ja nie mogę tego nawet sprzedać. Murowany kościół. I w sumie czemu nie? Potrzeba nam nowych rekrutów. Leżu powiększają. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. To niewielka? To jak niewielka, to nie ma problemu, nie? Nasze zapasy Wydałoby mi się, o dokładnie. Do tego obiektu nie przypisano mieszkańców położonych dalej wiosek. Widzieli oddział wojsk. No się domyślam. Za chwilę się rozkręcą chłopaki. Nie mamy drewna. Wojska węża atakują. Dobra, tu jesteście już Essą. Zacznijmy tutaj was wysyłać. Wojska węża atakują. No właśnie, wiedziałem. Potrzeba nam nowych. Ej! Ser, spichlerz jest pusty. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Pędzić tam, pędzić tam. Wiedziałem, że tak będzie. A czemu wy nie ten? Brak miejsca w spichlerzu. Jak brak miejsca w spichlerzu? Ktoś coś z tego rozumie? Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Nasz skarb pustoszeje. Nie no, po prostu no takiego gałgaństwa to jeszcze nie grali, nie? Ruszać się! Szybki mar! Ludzie przybywają do zamku. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co dobra, stójcie sobie tam. Dajcie mi to tu. To mi zbóżcie. Gotowi do boju, ser? No ja wiedziałem, że te chatki nie przetrwają. Róbcie mi tak. Czemu?
Powiększają się, nie powiększają się. Zwyczajne racje. Tracimy trochę pieniędzy, moi panie. Zapasy w naszym spichlerzu. Coś tam się powiększają, dobra. No, bo to tak. Zmierza w kierunku naszego zamku. Obrońcy zamku trzymali się cię. Potrzeba nam nowy. Dobra. Teraz zapewne. Uwaga! Idźcie tutaj. Ruszać się. Czekamy na rozkazy. To teraz będą atakować ze dwóch stron naraz, nie? A ja. A Jezus Maria! Ale jestem zły z siebie, no. Znaczy zły, no. Kurde, nie z mojej winy. Dobra, bo. Starczy mi tego. Wiedziałem. Potrzeba złota. Aha, potrzeba złota. No dobra, no to. Jak wam potrzeba złota. Nie, kościoły są drogie pod tym względem. Dobrze. Możemy tu parę tych postawić, nie? Czemu nie? Odparliśmy ataki wroga. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. No i co, że widzieli? Stary, ja mam ci powiedzieć. Czeku, ja widziałem słonia. A ty widziałeś słonia? No właśnie. To o co ci chodzi? Potrzeba nam broni, dobra, idźcie tu. Ruszamy na tam. Kolejna armia idzie w tę stronę i tak będziemy sobie dosyłać. Wojska węża atakują. Z której strony? Z tamtej. No tak czułem. Potrzeba nam broni. Potrzeba nam broni. Szybki marzer. Dobra, dużo tu was jest, to dacie sobie radę. Na ramię broń. Naprzód. No, ale te koszary w złym miejscu, kurczę. Można by je przestawić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O. A koszary możemy postawić tu. Potrzeba nam broni. Dobrze, potrzebuję na pewno może czegoś przyjemnego, a nie mamy na to pieniędzy. Dobra. Kurde, mi to wybijają tam. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Czy co, ogrodzimy im to w ten sposób. Aha. Czekamy na rozkaz. Wyruszamy. Tak. Już tam zmierzamy. Na pozycjach. Dobrze. Wojska węża atakują. Ale to z tej strony, no. Tak czułem, że z tej strony. No nie! Stracimy trochę pieniędzy. Zapasy w naszym skiflerzu powiększają się. Jezus Maria, czy ja za każdym razem muszę to tak gałgańsko rozgrywać? Bo ja nie patrzę na tą księgę, kurde, zasraną. Dobra, popraw się, Mateusz. Stój normalnie, 16 na 30. Tu jest dużo mniej. Ale tu jest też dużo mniejsza armia. Dobra, poniszczyliście mi tutaj. Ochydy. Dobra, nie ma ucieczki. Postawię wam bramę, dobra? Chłopaki. No. Proszę. Gotowi do boju, sir. A tu wam postawię wieżę. Na którą proszę sobie wejść. Na pozycjach. Mhm. A wy będziecie bronić, żeby nikt tam nie przyszedł. Kawał drogi. Cyk, 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 cyk. Trzeba nam broni, ser. Na rozkaz. Wy idziecie sobie tu. Wyruszamy. Ser. Naprzód.
Tak, żeby nikt mi kurde... Dobra, odpalmy sobie... Aha, nie mamy tych. Dobra. Przydałoby się troszeczkę drewna, nie ukrywam. Nie mam chat. Czy nie mam na chaty? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Dobra. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Zróbcie to w ten sposób. Trzeba nam broni, sir. Wojska węża atakują. Gdzie? A, po tamtej stronie. Essa. Dokąd idziemy? Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Niewielka grupa żołnierzy węża? Potrzeba nam broni, sir. Gotowi do wojska? To chyba bez problemu, co? Na pozycjach. Mogę wam tu bramę postawić w zasadzie, nie? Wojska węża atakują! Mój panie! A gdzie? Tam? Nie, tu! A ci to w ogóle się zbugowali, to kurde! Nie podobają mi się takie misje, bo to zero wyzwania wtedy jest, nie? A może nie używaj tylu kuszników, nie? To nie to będziesz mieć wyzwanie! No, może bez przesady, co? Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Dobra. Tak naprawdę te schody już mi są niepotrzebne. Na rozkaz! Możecie tam iść? Dokąd ty wejdźcie sobie do zamku. Sir? Tak, mój władco. Ile tu was? 38. Dobrze, mam trochę drewna. Mam trochę drewna, więc zrobię... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zrobię to w ten sposób, żeby drewna było odrobinkę więcej. A, tak w zasadzie to... Nie muszę tego usuwać, bo przecież nie zaszkodzi mi to, nie? Ruszać się! Co my tam mamy? Jest pełna prędkość. Nagrywa się. To dobrze, czyli zmierzamy ku końcowi misji. Potrzeba nam nowych i kampanii węża. Potrzeba drewna. Myślę, że chyba zrobię tą kampanię ekonomiczną. Nie wiem, ile tam jest misji. Nigdy w nim nie grałem. Dlatego też chcę sobie ją przejść. I w gdzieś w zimie, czyli do lutego, marca, ma wyjść pierwszy delcek z... O, jak cudownie, nic nie robić, z wieprzem, a później na wiosnę z wilkiem. Więc ogarniemy to sobie jakoś tam. Gdzieś tam w międzyczasie będzie takie kolejne dodatki, nie? Znaczy kolejne odcinki po prostu się pojawią. Kiedy? No to tak jak powiedziałem, zimą. Czy będzie fajnie? No mam nadzieję. Bo powiem szczerze, że ciekawe są te misje. Są jasne, bo niektóre były przesrane, niektóre były dziwne i proste, ale ogólnie bardzo na plus. Zwłaszcza, że jeśli te dodatki będą na tym poziomie, no to naprawdę szapoba. Bo kuźwa mają kosztować parę dolarów, nie dolarów, euro. 2 dolary, 3? Coś takiego. No to proszę was, co to jest? 10 zł to kurde paczka lejsów kosztuje. Gdzie? A tam atakują. O! No, a teraz jest ich troszeczkę więcej, no! A i tak nie mają szans. Dobra, teraz musimy wzmocnić ten garnizon. Bo tu jest ich 50. Czyli trzeba troszeczkę ich tam wzmocnić, tak. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Sobie damy tych. Wpadliśmy ataki wroga. Potrzeba nam nowych mam ludzi. Okej. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tego obiektu nie przyszło żadnego pracownika. Kusze. Krowy!
Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No potrzeba drewna. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Mamy drewna. To jest duży minus. Ale zaraz coś powinno przyleść. O, już idzie. Dobrze. Kolejnych kmieci sobie zrekrutujemy jako kuszników. Potrzeba nam nowych rekrutów, potrzeba. Kurde, powiem szczerze, to jest ostatni odcinek z tej kampanii. I czuję taką satysfakcję, że kurde, jak fajnie. W ogóle zresztą mówiłem to chyba na którymś odcinku z podstawowej kampanii, że kurde, twierdza darzy ją taką nostalgią. Była jedna z pierwszych takich gier, które się grało po prostu, nie? I wiedzieliśmy, że to jest fajna gra, no bo czasem są gry typu, nie pamiętam, grałem w taką grę typu, która chyba była, się kobietą strzelało, Nina Assassin? Pamiętam, że miałem problem ją przejść, natomiast później zobaczyłem, że to jednak jest krap. Nie tak po latach, jak to oglądałem gdzieś tam. Znaczy po latach, parę lat temu tak naprawdę też, więc... no. A kurde, twierdza, Gothic, Need for Speed Most Wanted, Carbon, Underground. Kurde, to były gierki, nie? Max Payne, o Jezus Maria, kocham tę grę do dziś, nie? O, ja nie wiem, jakim cudem oni wchodzą tak na palisadę. Totalnym przypadkiem oni już nie mogą z niej zejść. Śmieszne to jest, no ale tak jest. Dobra, idźcie sobie tam. Wiecie co, postawcie mi tu bramę może. Czemu nie mogę? Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk węża maszeruje w naszym kierunku. Okej. Już tam zmierzamy. Dobra. Może i silny. Ostatnio mamy tyle jedzenia, że robi się tłusta. Wyruszamy. No cóż. Naprzód. To już nie moja wina, że robisz się, pani się tłusta. Ja mam nadzieję, że to wystarczy, nie? Wojska węża atakują. Zrobię sobie zapis. Myślę, że bez problemu. Ale dobra. Ale wystańcie tam może. Możecie nie dobiec tam. Dobra, ci zostaną powystrzelani. I po problemie. Łucznicy spłyną krwią. Z łucznikami troszeczkę... O, drabiniarzy puszczają. Nie, zostawcie te domki. O! O proszę, no tak. A ja nie mam co za to... Nie no, mam w sumie co za to budować, no dobra. Sami tego chcieliście. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie mamy co budować, mój panie. Nie przypisano żadnego pracownika. A nie mam co sprzedawać, nie? Bo... No dramat jest ogólnie. Próg został pokonany. Bo nie mam tutaj tego, srańca. Za mało drewna, mój panie. Panowie, drewno, bo się kończy. To teraz zaś nie mam kmieci. Ajku. Więcej drewna. Poniszczyli mi te chatki. Dobra, to czekamy, no. Wyruszamy! Sir. Na ramię broń! Tam nawet nikt nie ucierpiał. Ja wiem, brak drewna, mój panie. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ale co ja mam na to poradzić? No brak drewna to brak drewna, tak? Wyruszamy! Wyruszamy! Robimy sobie... A nie mogę, bo tu jest znak. No tak. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Tak? Nasze zapasy żywności. To zmniejszcie to, tak naprawdę. Nasze zapasy złota stale rosną.
Tak naprawdę to... Coś mówiłeś, kolego? No. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Najmy sobie to tak i po problemie. Potrzeba nam drewno, potrzeba nam nowych rekrutów. Drewno za chwilę powinno spłynąć, także będziecie mieć. Uwaga! Wyruszamy! Pędźcie sobie tam. No i co? I teraz będzie ostatni atak, który zaatakuje nas z dwóch stron. Zapisywanie. Ten zapis, jakby było, że tylko z jednej, byłby bardzo duży, żebym zdążył przesłać jednostki. Dostrzegliśmy statki ser długoręki. Wkrótce tu dotrą. Fajnie, jakby tu statek zawinął. Kurde! Znaczy tu na plażę, nie? To by była fajna animacja. Ale wątpię, wątpię w to, szczerze mówiąc. Nie oszukujmy się. Donoszą, że silny oddział wojsk węża maszeruje w naszym. 22 TA. Cóż, tyle nie masz. No, ale nie było drewna, no, co miałem zrobić, no. Dobra, nie budujemy więcej. Kolejny. No, i gdzie? Gdzie atakujecie? Okej, okay, tu. Słyszysz ten dźwięk? Mm? Twoja śmierć nadchodzi. Czyli tylko tu. Okej, okay. Dobra, pędźcie tam. Serio? Takie coś? Ludzie. Dobra, wy kusznicy nie dobiegniecie. Panie, nie może... Otwarte jest. Ma być. A ty mi tu na co? Chodzić tam na mury. No i to już! Kurde, no rozczarowujące. Ale dobrze, jestem ciekaw, co teraz wymyślą, bo my cały czas gonimy tą perłę, nie? Tą babeczkę jakąś tam. Nie wiem jaką. Ale jakąś tam gonimy tą perłę. Jestem ciekaw, jak ona teraz... Chociaż nie, bo myśmy się rozbili na tej wyspie w poszukiwaniu perły, tak? Dobrze pamiętam? Statki zarzuciły kotwice, panie. A więc jednak zdołamy opuścić. No i gdzie te statki? No właśnie, bo myśmy się tu skupiali na tym, że w poszukiwaniu perły wylądowaliśmy na wyspie i się nie udało. Dobra, zobaczmy, co nas czeka w intrze. W pożegnaniu, o. Epilogu. Udało nam się przeprowadzić dość sprawny odwrót i brodząc wśród spienionych fal dostać się na pokłady niewielkiej flotylli ser długoręki. Ludzie byli wycieńczeni, lecz na ich twarzach widać było ulgę. Większość wróciła do ojczyzny, by dalej walczyć w szalejącej tam wojnie. My natomiast popłynęliśmy jednym ze statków na zachód, ku wybrzeżom lennych ziem wieprza, gdzie mieliśmy kontynuować poszukiwania perły północy. Okej, okay, czyli dalej szukamy perłę. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tak naprawdę serii trzeciej, bo przeszliśmy podstawkę, przeszliśmy pierwsze DLC, drugie DLC. Co nam tu zostaje? Są tu te oblężenia. Nie chce mi się tego grać, tak szczerze mówiąc. Są inwazje. Też mi się tego nie chce grać. Są jeszcze zamkowy szlak, który może rozegram, bo to wygląda tak, że mamy określony zamek, nic nie możemy rekrutować i trzeba przetrwać oblężenie, tak? Więc... I on nas atakuje taką armią. No nie, nie kręci mnie to. Znaczy można by to ten... Naprawdopodobniej misja ekonomiczna. Aha, to są od graczy, okej. Może przejdziemy sobie właśnie jeszcze tą kampanię ekonomiczną i będziemy oczekiwać kolejnych DLC-ków i kolejnych serii. Wciąż nie wiem, co potwierdzę. Więc jak ktoś chce wrzucić jakąś propozycję, to zapraszam. Chociaż zapewne kiedy opublikuję ten odcinek, to ja już będę ją nagrywał. Ale nic nie wiadomo. Dzięki serdeczne, cześć. Trzymajcie się i pa pa. O, kurde, nie ten przycisk.